Witajcie na megadyskont.pl. W dzisiejszym filmiku zobaczycie Spidermana z serii Super Hero Mashers od firmy Hasbro. Widzicie teraz postać Spidermana. Na pewno bardzo dobrze wiecie, że jego strój jest czerwono-granatowy. Na plecach oraz na klatce piersiowej ma pająka. W tym wydaniu jego ręce się poruszają w kilku miejscach. Tak samo nogi. I głowa. Do niego macie dołączoną jego broń, czyli sieć pajęczą. W tym wydaniu jest ona na wpół przeźroczysta i jest koloru niebieskiego. Montujemy ją pod prawą ręką, którą stawiamy poziomo. Możecie zauważyć, że prawa ręka akurat układa się do wystrzelenia sieci, a lewa wręcz przeciwnie, więc tą sieć montujemy właśnie pod prawą ręką. Każdą kończynę u Spidermana możemy odłączyć, zaczynając od głowy. Odłączamy również rękę i nogę. Nogę możemy odłączyć tylko w łydce lub razem z udem. Tak naprawdę możemy odłączyć wszystkie części i z innych zestawów, z innymi bohaterami możemy je połączyć. Teraz pokażę Wam inne figurki. Będzie to Hulk i Kapitan Ameryka. Oni również są odczepiani i możecie zobaczyć recenzję o nich na naszym kanale. I teraz Spidermana połączymy właśnie z tymi dwoma figurkami. Jedną rękę, lewą, Spiderman dostanie od Kapitana Ameryki. Prawa będzie od Hulka, będzie się troszeczkę różnić, bo ta ręka jest nieco większa. Nogę również dostanie od Hulka. I pół jednej nogi znowu od Kapitana Ameryki. Tą nogę łączę z nogą Spidermana, żebyście zobaczyli, jak fajnie można połączyć wszystkie części ze sobą. Dość dziwacznie to wygląda, ale daje to dużo możliwości do zabawy. Głowę Spiderman może otrzymać od Kapitana Ameryki, ale myślę, że włożę mu jego własną, dlatego że żeby poznać w ogóle, że to jest Spiderman. Spiderman może dostać również broń od Hulka, którą montujemy na jego ręce. Innych bohaterów komiksów szukajcie na megadyskont.pl, na stronie naszego sklepu albo na kanale o tej samej nazwie.